No, po śniadaniu jestem. Kotku namieś, położyłem się tutaj. No i wołałem, żeby do mnie Zyzio przyszedł. Bo Zyzio tutaj jest, o. Widzicie. Ja Zyzia wołam. A zaraz klakierek przyszedł. Pieszczoch. O, idzie Zyzio. Przyszedł. Przyszedł. Proszę. Są dwa urwisy. O. O Jezus Maria, na brzuch. Ty, kolego, ja przecież jestem po śniadaniu. Zjadłem 4 kromki chleba z masłem, z szynką, ogórkiem ze skórką i z pomidorem i z musztardą. No, o, no i tak, i Zyzia zas. Nie widać Zyzia. No. No, do ręki. Jak do ręki. Podchodzi pod rękę, żeby go. No, Zyzio, bo spadniesz. Uważaj. Mówiłem. A mnie mówiłem? No. No, już się skrabał. No, już nie potrzeba jakichś tam pobuścików, żeby. Tutaj się wdrapały, już wskakują, są takie sprawne, że hej. No. No i leży sobie. Zyzio, kiciulku. No, kochani, schowałem się do bocianówki, nawet specjalnie tutaj w róg, bo przyszedł kusy, żeby się najeść. No, zwykle jak mi więcej korpusów mam, to jeszcze rano wykładam. Ale wczoraj było mniej. Ostatnią porcję wyłożyłem na noc. No i wszystko wyczyszczone do zera. No i przyszedł kusy i nie ma. No to jak nie ma tam, to będzie szukał tutaj, czy zupa mleczna jest, czy chrupki tu na tym tarasie. No ale nie podejdzie jak ja jestem. No to ja się tu schowałem teraz, żeby sobie kusy przyszedł, najadł się. No, i się położyłem. No jak się położyłem, to widzicie. Najpierw klakierek, wel, jak on, klakierek, nie kusy, tylko. Kurczę, te drugie imię na K. Zapomniałem. Bo takie dwie opcje internautów. Żeby był klakier i żeby był nie kusy, tylko. A, znowu zapomniałem. Rano klucze, gdzie położyłem, zapomniałem. Teraz imię zapomniałem. Już zapominam, kto jest. Ma jakiego kotka, jest wirtualnym opiekunem. Mylą mi się. Zawsze mówię, muszę zapisać, później zapominam, też nie zapisuję. Starość zaczyna mi coraz bardziej dawać się we znaki. I co? To się tak pucujesz. To się tak pucujesz. Ha, jak mruczy. Jak mruczy. Szczęśliwy kotek to mruczy. Nie? Się pucuje. No i tak sobie leżymy. Leżę sobie. Nic nie robię. To Lomka jak się pyta. Lomek, co robisz? Nic. Mówię, to naucz mnie robić nic. No i się śmieje. No, klakierek podjada. No, to co rano nie zjadły jest, to one sobie tam wyjadają. Po trochu i wyczyszczą wszystko. Mają apetyt.
No, były dwa, były jeden, a się zrobiło trzy. Widzicie, przyleciał urwis. O, no już mi wchodzi na mnie. O Jezus Maria. O Jezus. No co chcesz? Co? No co chcesz? Chcesz, żeby ciebie głaskać, tak? Tak? No. Urwis, a ty chcesz, żeby cię głaskać? Kiciulku? No, kocie. Kicie, kicie. Wszystko chce być głaskane, przytulane. Tylko mnie nie ma kto przytulić. Co urwisek szukasz? Kiciulku? O, też wejdzie na mnie. Głaskania szukasz? Nie, nie głaskania? No. No to już. Trzy siedzą. Jeden, drugi. Trzeci. No muszę wam powiedzieć, że koty to są istoty społeczne. I to garną się, żeby być przy człowieku. Jak jestem w pokoju, jest Romeo i Julia, to wystarczy, że wyjdę z pokoju do łazienki, to choćby niby spały, to ja patrzę, one już są pod łazienką, czekają na mnie. Idę do pokoju, one do pokoju. Wychodzę z pokoju, one wychodzą. Tak jakby się bały, żebym je nie zostawił samych. Dopiero są spokojne, jak widzą, że w pobliżu jestem. No takie są nasze kotki, kochani. Takie są.